Edi i Miś. Nos do góry i śmiej się w głos. Śmiej się nawet, gdy chce kapryścić los. A przykład możesz wziąć z dwóch pasów dwóch. I nie miej go się Bóg już nigdy. Nigdy więcej. Nigdy więcej i śmiej się za dwóch. Duży i mały. Naokoło. Edi ruszył dłuższą z dróg, chociaż krótszą wybrać mógł. Misiu! Przeszedł parę dobrych mil, co zajęło kilka chwil. To? Cześć, Misiu. Cześć, Edi. No. Budło. Szukałem cię przez cały ranek. O, przepraszam. Myślałem, że poszedłeś do wesołej wsi. Wesołego miasteczka. Byłem tam. No i jak ta górska kolejka? Opowiedz mi, zawsze chciałeś się nią przejechać. Jest tak, jak mówiłeś, wjechałeś nią bardzo wysoko, a potem zjechałeś bardzo nisko. Robiłeś pętle i jeździłeś w kółko tak długo, aż zakręciło ci się w głowie? Nie, nie pozwolili mi pojechać kolejką. Nie pozwolili? Jak to? Co się stało? Był taki pan i powiedział... Przykro mi, chłopcze, powinieneś być wyższy, ale nie jesteś. Wróć tu, jak trochę podrośniesz. Niestety, takie są przepisy. Musisz urosnąć, rozumiesz? A gdybyś był wyższy, to mógłbyś pojechać? Tak, powinienem być taki jak ty. O! To byłoby coś. Wyobraź sobie, że jesteś taki jak ja. Byłoby świetnie. Obaj pojechalibyśmy kolejką. Gdybym był taki jak ty, mógłbym chodzić do kina i nikt nie zasłaniałby mi ekranu. I mógłbym skakać do basenu. I robić naprawdę wielki plusk. Mógłbym siłować się z tatą. Na pewno bym wygrał. Ej, wiesz co? Co? Czasami chciałbym być taki malutki jak ty. Naprawdę? Tak. Gdybym był mały, zawsze jadłbym obiad. Głuptasie, a teraz nie możesz jeść? Gdybym był taki jak ty, miałbym małe ręce. Mógłbym łapać ryby, które chowają się w kryjówkach między kamieniami. No tak! Patrz, tu jest ryba! Tak, a ja zaczynam być głodny. Ty zawsze jesteś głodny. Gdybym był taki jak ty, nie musiałbym tyle jeść. No tak, byłoby miło. Spróbujmy. Hahaha.
Wiesz co, nie byłem taki mały od dzieciństwa. Wyobraź sobie, że jesteś bardzo, bardzo mały. Taki tyci, tyciuteńki jak Tomcio Paluch? Tak. O! Możesz jeść okruszki i nie będziesz głodny. Dycha, co to? To piernik. Chcesz jeszcze? Nie, najadłem się. Albo wyobraź sobie, że ja jestem taki wielki, jak olbrzym. Spróbuję. Dobrze. Widzisz, mogę robić wielkie kroki, jakbym miał buty 7-milowe. I nigdy się nie zgubisz, bo zawsze będziesz widział swój dom. Masz rację, ale jak do niego wejdę, przecież się nie zmieszczę. Możesz go nosić jak kapelusz. Bardzo dobry pomysł. No i co, misiu? Misiu, gdzie jesteś? Nie jestem pewien, czy chcę być taki mały. Ktoś mógłby mnie rozdeptać. Edi! O, co powiedziałeś, misiu? Misiu! Misie raczej nie lubią być rozgniatane. Chyba najlepiej jest tak, jak jest. O, tak. Gdybym był olbrzymem, nie mógłbym jeździć na deskorolce. I tata nie mógłby nosić mnie na barana. Wiem, że kiedyś urosnę, ale na razie bardzo lubię jeździć na barana. Gdybym był mniejszy, nie musiałbym tyle jeść, ale... Ty uwielbiasz jeść. Tak, po prostu przepadam za tym, mniam, mniam. Jeśli nadal jesteś głodny, złapię dla ciebie rybę, chcesz? Dobry pomysł, masz mniejsze ręce. Tutaj jest ryba. Spokojnie, spokojnie. O, apetyczna. Złapałem, złapałem. Wspaniale. Może teraz pójdziemy do ciebie na obiad? Do domu jest bardzo daleko. Niczym się nie martw. Wskakuj na barana, zaniosę cię na miejsce. Dobrze. Wiesz co? Jesteś w sam raz, żeby mnie nieść. A ty jesteś w sam raz, by cię nosić. Nie jest źle maluchem być. I nieźle jest być dużym. Gdy tylko umiesz pięknie żyć. Cieszę się, że jesteś taki, jaki jesteś. A ja, że ty jesteś taki, jaki jesteś. Wielki miś głuptasek. Ty jesteś większym głuptasem. Tak myślisz? Jesteś największym głuptasem, jakiego znam. Nie martw się, kiedyś mi dorównasz. Będziesz takim głuptasem jak ja. Tak sądzisz? Jestem pewien.